Kamera poszła. Akcja. Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko. Kurwa, debilu. Cały czas gram, no, Mario! Dobra, najlepsze wejście odcinka, nie? O Boże. No więc witam was w kolejnym odcinku, to już jest odcinek 50, więc dokładnie na drugie tyle brakuje do setki odcinka, tych odcinków. Witam oczywiście czat na Twitchu, witam was na YouTubku i zapraszam na Twitcha jednocześnie w poniedziałki, środę i piątki od godziny 17, tam streamujemy. I słuchajcie, dzisiaj odcinek fajny, bo będziemy łączyć pola. Ja tu jestem dzisiaj trochę u sąsiada, sobie siadłem na ławeczce, jestem przy pasiece, czekajcie, wyjdę stąd. O, dobra. I zobaczyłem, że pszczółki już tam generują miód, więc całkiem nieźle. Tego miodu nam się zrobiło, tutaj uwaga, zawrotna ilość 15 litrów, więc to jest jakieś ile to jest? 15 słoików by było? Bo słoik jest litrowy, nie? Chyba tak. No to nie wiem, sąsiad Michała podwinął 3 słoiki. Muszę z nim porozmawiać, kurde. No mniejsza. Przeskakujemy sobie. Słuchajcie, idziemy dzisiaj orkę robić. Będziemy łączyć te pola w końcu nieszczęsne, więc mega się cieszę, że to dzisiaj będzie orane. Ale to dzisiaj będziemy sobie prasować. Mam wszystko przygotowane, już wszystkie zestawy. Także fajna rzecz, myślę, dzisiaj na odcinku. Siemanko wszystkim, tak, cześć. Grażna się będę wysmarowała. O Jezu. Napisałem do ciebie na spędzara na po mapie. Sani, dobra, dziękuję. Czekaj, gdzie idę? Najpierw orka. Dzięki za followka, dzięki za Stasia i tak dalej, dobra. To co? MTZ przygotowany dzisiaj, to znaczy akcji. Ja mam tę stacyjkę. No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko dom Riot masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu flikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. Interesuje gościu. Neba współpracuje z Trust League, a to dostał zapłatności, który łatwo płacenie za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trust League, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trust League nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Tu jest stacyjka, nawet jak ja mam w button boxie, patrz to. Widzisz to? Odpaliłem normalnie. Podnosimy. Dobra, jedziemy robić to orkę. Tak, także dzisiaj oreczka, myślę, fajnie siądzie. Jak mówię, wszystkich pól nie będę łączył, tylko tamte trzy. To jedno zostanie tutaj prawdopodobnie na jakieś ziemniaki, jakąś kukurydzę. Takie, wiecie, malutkie rzeczy, żeby tam sobie były. Także nie będę tym się zajmował. Wywala go co 3 minuty. Kogo wywala? To nie wiem czemu, Miki, cię wywala ci kumpla z multiplayera. Pisz do Giancu, że multiplayer nie trybi. To miejsce, gdzie masz pszczoły, to sam je budowałeś. Znaczy to miejsce jest normalnie, tam jest pole, nie? Ja sobie po prostu tutaj zrobiłem coś na zasadzie takiej pasieki. No bo bardzo by było pole zniekształcone, a raczej chcę, żeby było wygodniej. Więc mówię, jak to, w jaki sposób zagospodarować sobie fajnie to miejsce? No po prostu postawię tam sobie pasiekę, nie? Z miodem. Raz, że ułatwiłem sobie sytuację. Bo ułatwiłem sobie sprawę z polem, no bo mam je równe, to jest raz. Dwa, że miejsce nie jest puste. Trzy, że daje mi ono pieniądze. Cztery, fajnie wygląda. No i jest to po prostu coś innego też, nie? Więc fajne miejsce, ta pasieka się... Jezu, jako szeroko bierze ten pług. To mi się podoba. Bardzo fajne. Nie wiem, kto tego w ogóle na to robił, ale szacuneczek, kolego. Kolego, już u mnie zapracowałeś. Szerokość to podstawa. Pozdrawiam. Dobra. Dojeżdżamy sobie dotąd. I teraz w drugą stronę. Pozdro, pozdro, jak najbardziej. Ja się nie garbię, Miki, ale dzięki za to, że ten... Jest tutaj jakiś taki zgrzany strasznie, wiecie? Niby nie jest mi gorąco, ale tak jak... O kurde, już lemieszę, pogiełem. Ale jakoś tak mi ciepło, nie? Kolego, umyj jaja. No i zapulsowałeś o mnie, higiena to podstawa. Dobra, ale już starczy tego, to już trochę się już robi boomerskie. Ja ogólnie wam powiem tak, dzisiaj, nie tylko dzisiaj. Panie Stasiu!
Wa, razem z panem Stasią powiem jedną rzecz, że i tak planuję ogólnie to wszystko poorać, nie? Tylko zanim to ja jednak zrobię tą orkę, chciałbym tutaj wywieźć też troszeczkę obornika, nie? Na to pole, żeby on był fajnie nawieziony, przygotowany pod nową uprawę i tak dalej. No jednakże jak wywiozę obornik, no to nie wywiozę obornika na tym miedzeń tutaj, nie? Więc chcę sobie to zaorać i na tych miedzach też, żeby ten obornik był, nie? Dlatego tak tutaj wszystko działam, że najpierw robię orkę, a potem sobie to wszystko ponawożę, a potem szkultywatorkiem, ewentualnie może jakąś talerzówką. Chyba talerzówką raczej, nie? Będzie lepiej. Już sobie to ogarniemy na Cito, nie? Dobra. Teraz coś tutaj zrobimy. Jak oni dają pana Stasia? Jest taka opcja gdzieś w dół pod kanał. Tam są takie właśnie sound alerty, nie? I tam możesz sobie właśnie zabicy tego pana Stasia tutaj puścić na tym streamku, nie? Zresztą jest wiele innych rzeczy, nie? O których lepiej sami wspominać, bo robicie z nich głupoty. Okej, okay, ja to drzewo sobie ogólnie tutaj zostawić, wiecie? Bo ono mi pasuje w tym miejscu. Że raz jest takie trochę pole bardziej ciekawe, nie jest tak nudno. Kurwa, panie Stasiu! Nie, się Stasiek będzie puszczał cały na okrągło, nie? Ale dziękuję bardzo. Okej, okay, dobra. No, więc a wiecie co? Mogą chyba to na raz złapać, no. Ja sobie cofnę. Ło, sąsiad się woła? Sąsiad mnie woła? Kurwa, nie Stasiu! Wy z kitu, pan Stasiu mnie woła gdzieś tutaj. Okej. Okay. Dobra. Tylko tak wiecie, bez przesady z tym panem Stasiem, żebyś to się... Kurwa, nie Stasiu! Nie no, mówię, żeby się nie znudziło, nie? Oni będą teraz puszczać cały czas. Kurde, nie, raz chyba tego nie zrobię, no ale... No w sumie tak będę się robił orkę potem na całym polu, to wiecie. No ale dobra. Dzisiaj bardziej chciałem tak wam po prostu pokazać, że to pole łączę, jakie pola łączę i tak dalej. No i że robię też prasowanie słomy, nie? Kurwa, nie Stasiu! Nie, zaraz wyłączę to, nie? Nie ma pana Stasia zaraz. Dobra, nie, tak będzie tutaj spoko. I teraz sobie walniemy w tą stronę. Po długości, żebym tu... Na razie po prostu sobie wyznaczam granicę tego pola. A dopiero potem będę się zajmował jego uprawą totalną, taką, nie? Taką, wiecie, od początku do końca. I chyba tutaj sobie tak zrobię, nie? Te krzaki sobie przeoram. Aha, nie mam sobie tego terenu? No co ty dupisz? Ty, ja muszę wykupić sąsiada? Czy jak? Patrz, jaki sąsiad wredny, nie da miedzy złapać. Patrz go! Dobra, teraz się przesuniemy w tą stronę. No, po złości sąsiad. Zaraz w sumie dobrze, bo jakby przejechał z geodetą, to bym trochę problemy, nie pewnie, nie? A tu już pójdzie? O, tu już idzie. No i dobra. Aby chociaż tak poszło, nie? No, jakoś to leci. Tu już jest moje. No i sobie tutaj polecimy pod tą strefę. Też ktoś tutaj równo w miarę, tak żeby było w miarę spoko. O, tuberki właśnie moje są, te które prasowałem. No to delikatnie tylko się tutaj powiększy jakoś tam mocno. I do samej obory dojazd. I fajnie. Dobra. No cześć, Det Macinie, trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Dobra. Drugą stronę jeszcze przejdziemy. Jak mówię, nie chcecie robić też całego odcinka z tej orki, bo to tylko usuwanie tych miedz, żebyście wiedzieli, jak to pole, które pola są włączone, jak to wygląda. A całą resztę zrobimy się oczywiście też tam jeszcze w kolejnych odcinkach. Nawet w sumie nie wiem, czy nie zrobić coś jakiegoś speeda może z tej orki, bo to też byłoby spoko. Taki odcinek speed. No, tak też byłby spoko, nie? Bo ta orka mogłaby nawet ciekawie wyglądać. Sani, ja nie robię modyfikacji, wiesz? Dziękuję za to, że mnie pytasz takie rzeczy i że uważasz, że jestem tak wszechstronnie uzdolniony, że też robię mody na konsolę, ale niestety ja robię tylko mapy. Pytaj ludzi, którzy się na tym znają, pytaj modmakerów, nie? Bo jakby ja to jestem troszkę... nie mam doświadczenia w tym temacie i na pewno raczej nie miał, prędko nie będę, bo zajmuję się tylko mapami, nie? Patrz, typowy sąsiad, nie? Zobacz jak ora. Zatarnie skiby tego, gdzie jest miedza, nie? Patrz. Okej, okay. Może troszeczkę jeszcze dałoby radę. Jeszcze raz myślę pójdzie, nie? Ty, brakuje mi jednego takiego chunka malutkiego, takiego piksela, żeby miał tutaj fajne poletko, nie? Chociaż nie, dobra, jest równo, okej, okay, ci tak mi wystarczy. Dobra, tak mi wystarczy, więcej nie chcę. Spoko. Tylko się sobie tak lekko przetniemy się. Jak ktoś to potem będę mógł sobie to poprawić. Tu już nie mam dostępu, no. Dobra. Spoko, spoko, nie ma problemu. Właśnie nie wiem czemu, ale dużo osób mnie właśnie ostatnio mnie pyta o to, czy będę coś robił na konsolę, jakiś model bo i tak dalej, nie? Gdzie ja totalnie jakby modami się nie zajmuję, ale ludzie mnie to pytają, nie? Takie no, dziwne dla mnie.
Znaczy pewnie ogarnęli, że ej, jak on wydał coś taką solo, to pewnie mody też potrafi wydać, nie? No tylko, że modów nie robię, nie? Więc pamiętajcie o tym widzowie, że ja robię tylko mapy, nie? Dobra, jedziemy sobie tutaj przez to ściernisko. Za chwilę sobie przesiadamy się do 60, która stoi już podpięta, bo do prasy. To będzie chyba pierwszy raz, kiedy prasuję. Kiedy będę prasował właściwie. Kiedy będę prasował 60, nie? I właśnie wiem, czy jedziemy na to pole, czy pojedziemy tam to od razu na dzierżawę. Chyba na dzierżawę, wiecie? No, pojedziemy na dzierżawę raczej tam. Dobra. Trójka zapinta i leci. Jeszcze ktoś zbydle wielki, patrz. Jak to wygląda z tą prasą, ta 60. Ej, nawet inny gorzej, dobra, myślałem, że będzie gorzej. Jest spoko. Tak, Filiguś. Chyba tak się to wynik czyta, nie? Bo nie mam pojęcia nawet, ale chyba tak. Ja jestem ślepy, bo nie z tej strony, więc wiesz. Dobra, wyruszamy. Jedemy. Oporowo, tak jest. Twitch to wolna platforma, nie może być cenzury. Nie no, może na Twitch jest większa cenzura niż na YouTube tak naprawdę, wiesz? Tylko, że Twitch ma lepsze podejście do muzyki niż YouTube, nie? YouTube teraz blokuje. A na Twitchu jest tak, że po prostu ci wycisza, nie? Ten fragment streama. Także jest okej. Okay. Kiedy ma patrz, ja ma Ser Matias. Oj, do tego jeszcze kawałeczek, wiesz? Dopiero dostaliście kolonię. Dobra, i co? I tu sobie wjeżdżamy, nie? Ja sobie też tutaj przełączę. Okej. Okay. Opuściłem. W ogóle ona pójdzie, ta szczątka pójdzie z tym? Ty, co się... Ty patrz! Zobacz to. No i dobra, mam już MTZ-a i chyba to idzie w miarę spoko. Ej, powiadomienie o sobie dostałem? Czy ktoś dał mi suba na... Chyba tak, chyba nie wyłączyłem powiadomień. O subie. No to nic, właśnie wpadł sub na YouTube'ku. Dobra, okej. Okay. Tak, albo wiesz, jakieś mody może się tam gdzieś gryza z wami, nie? Czy coś, albo na przykład ma problem z synchronizacją na przykład, nie? Okej, okay, dobra. Dobra, pójdzie sobie to. Okej, okay, poszła belka. Ja się boję, że ta belka poleci tam gdzieś do tyłu, ale chyba i tak poleci, bo gdzie mam polecić, to się do przodu nie. Tym bardziej z górki bardzo. Ale zaraz zobaczymy, nie? Co tu się dzieje. Jestem tak strasznie zgrzany, jakiś nie wiem, muszę trochę się ochłodzić. Ona tam się to... turla? Czekaj. Nie, stoi, dobra, stoi sobie. Już myślałem, się turla, nie? Ej, tu bardzo mało tych kulek będzie, nie? Tak myślę jednak, zobaczcie. Że dopiero jedną wyplułem. Na jednym przejeździe będę robił tak z... dwie kulki, to słabo trochę, nie? A też te przejazdy, potem też one będą zawężać te przejazdy. Więc słabiutko trochę z tą słabą. No ale pole nie jest jakiejś dobrej klasy też specjalnie. No ale cóż, no i zawsze tak się też uda, nie? Że mamy full opcje ze zarąbistych pól, nie? W sumie wiecie co, nawet cieszę się, że mam tutaj różne pola. Raz są wąskie, raz są szerokie, raz klasy dobrej, raz słabej. Bo dzięki temu jest taka różnorodność, nie? No, nawet git. Tu mam pusty przejazd, bo tu jechałem ścieżkarnią. Musiałem potem ją rozkręcić na nowo. Tak, Bartek, potem zrobimy, no. Bo wiem, że gra na kolonii sobie, więc jestem ciekaw, co tam... Jak mu tam siada to, nie? Także zrobimy potem. Nawet po odcinku zrobimy chyba, wiesz? O. Git. Chyba się nie zdążę wszystkie spracować na odcinku. No wiem, że takie odcinki są bardzo zrywane, ale jak mówię, wolę zrobić krótszy odcinek, gdzie mamy jakieś tam konkretne prace, niż robić 30-minutowy odcinek, gdzie robię tylko po prostu, nie wiem, jedną orkę albo prasowanie, bo to są takie trochę nudne odcinki, a też za bardzo tematu do przegadania żadnego z wami nie mam. Jakby coś było, to raczej byłby to po prostu odcinek osobny, a nie... Przepraszam. A nie nagrywanie tego na gameplayu, nie? Bardziej mało kto tam te gameplaye gdzieś tam śledzi. Przepraszam. A czy jest tam kilka tysięcy osób, które oglądają te gameplaye, ale jednak nie jest to taka duża ilość, jakbym musiał zrobić osobny film, nie? Tam mogę odsyłać. Dobra, leci tam wszystko. Poszło. Fajnie. Dobra, no i sobie kolejny pokos łapiemy.
Znaczy Pokos, Pakos, nie wiem jak to się tam już nazywał właśnie. Fajnie, to mi się podoba ta górka, wiecie, ona jest taka. Widać te wioski tutaj tak, w dole git jest, nie? Tylko, że kolonie właśnie to są. To jest kolejna mapa, która jest zrobiona w ten sposób, że jest wioska na dole, co nie? A pola są na górze. I o ile to jest fajne, jak się właśnie z pola wraca, to przerąbane, jak się wyjeżdża z gospy gdzieś na przykład na skupy, nie? Wszędzie masz pod górkę tak naprawdę. I zamiast wracać z przyczepami na pusto, na luźno, to musisz targać pod górę i wracać na luzie, nie? To powinno być trochę odwrotnie, no ale w sumie no tak. Nie, jak macie w sumie tam, jak macie w sumie gospo na polu numer 10-11, no to tam nawet macie spoko, nie? Opcje z tym. Trochę pojedziemy sesji osoby może tylko, nie? Też pani chce poprasować, tak, będzie. O, okej. Okay. Fajna praska, mega mnie nasiada. Dobry zakup, dobry ruch zrobiłem z tą prasą, że akurat ją kupiłem. Bo mówię, jakbym miał kupić jakąś Sigma albo coś, to była ta kolejna Sigma. A już tej Sigmy się ponudziły bardzo, w tej 19 na pewno. Więc gdzieś tam spoko, że taka praska sobie powstała u nas na serii i jest, nie? Tak mówisz, Bartek? A zobaczymy, może się uda, nie? Nie wiadomo. No, więc fajnie. A są w ogóle u was widzowie? Jak tam u was na przykład, nie wiem, dzień, mija weekend? Właśnie, jutro macie szkołę czy jeszcze ferie macie? Bo dzisiaj nagrywamy to w niedzielę, 19 lutego. Także jak tam u was widzowie wygląda sprawa z jutrzejszym dniem, z poniedziałkiem? No cześć Figluś. 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 Trzymaj się, papatki. Szkoła. O kurde. Szkoła, sadkę, no to współczuję. O nie, szkoła jest spoko, takie kartkówki, nie? I ten taki stres, że nie wiadomo co, kiedy cię zapyta, nie? A tak normalnie szkoła jest git. Nie idziesz, mówisz, Heszek? O, masz. Ja pamiętam, że u mnie w szkole w tych dniach było tak, że wystarczyło po prostu być na zajęciach. Jak miałeś 100% obecności, to dostałeś na przykład. U mnie właśnie w szkole było tak, że jak byłeś na wszystkich zajęciach w danym miesiącu, to dostawałeś taki glejt bezpieczeństwa i mogłeś sobie na przykład jak miałeś egzamin, to użyć tego glejtu i nie pisać tego egzaminu, nie? W tym jednym, znaczy na cały dzień był ten glejt, nie? Więc fajna taka nagroda dla osób, które chodziły, nie? Ale jak to zwykle była, ty wyciągasz, pani mówi, o ty się sprawdzianek, a ty mówisz, a ja mam glejt, a ona gówno mi to obchodzi, ja już to zapowiedziałam 2 tygodnie temu, nie? No i co? I musisz pisać. Ale to się potem szło do dyrektora. Mówiło się, uprzejmie donoszę, że pani nauczycielka nie przyjęła mojego glejtu, więc ja powiem tyle, że to gówno, ten glejt i więcej nie będę chodził, rzucam szkołę. Nie no, ja osobiście u dyrektora nigdy nie byłem, ale no zdarzało się tam komuś, że chodził, nie? No ale bez kitu, nie? Po co ten glejt był w takim razie, skoro tak ci babka mówi, że on zapowiadała wcześniej, nie? No, masz i koniec, nie? Tobie się należy. Ja L4, do wtorku, ale od środy robota, bo ja mechanik, a widzisz. No robota robotą, nie? Trzeba pracować, jakby nie było. Tak jest, chyba mi się tak dzisiaj YouTube jest nagrywany. Znaczy, no, część ten odcinek, nie? Za chwilkę trochę też sobie pójdziemy gdzieś tam do ludzi. Jaką kartę graficzną? Wiesz co, zobacz sobie opis, gdzieś tam trochę niżej i tam masz sprzęt i peryferia, chyba tak to się nazywa. Komputer i peryferia, chyba jakoś tak. I tam masz wszystko napisane, z jakiej dokładnie części zbudowany jest mój komputer. Wszystko tam masz wypisane, nie? O, Kubik sam napisał ci już, także spoko. Ogólnie mogę ci po prostu powiedzieć, ale zaraz ktoś zapyta kolejny, więc jak powiem, że w opisie masz, to sobie każdy sprawdzi co chce, nie? Wszystko w opisie powinno być zawsze zawarte dla was. Strasznie słabe plątaj tej słomy był, nie wiem. A, to już końcówka chyba była, tak, bo to środek było końcóweczko, nie? Ty, chyba sprosuję wszystko na odcinku. Tak mi się wydaje. Ale może nie. Widzą nasz praktyk na warsztacie szkolnym. O, to spoko. Ja pamiętam, że na przykład u mnie moja klasa praktyk nie miała, bo my byliśmy, wiesz, u nas praktyka, że tak powiem, było bardzo ciężko. No bo jak zrobić praktyki informatyką, nie? Znaczy dokładnie teleinformatyką. Ale za to mieliśmy zajęcia takie na przykład, że mieliśmy salę przygotować całą, nie? W ramach takich jakby praktyk, nie? Że coś. To spoko było, nie? Bo tydzień żeśmy siedzieli na tych praktyczkach tam, nie? Kubiksom, robię teraz odcinek. Jakby co? To nie jest, wiesz. Tłumaczyłem to dopiero przed chwilą, nie? Proszę się obudzić do życia.
Bo ty chyba tutaj jakiś tutaj odlepiłeś się trochę. Siemanko, Chris. Oj, sorki za tobelkę. Ja wiem, że to unrealistic, ale no co zrobisz? Jeśli to nie jest jakaś seria mega realna, więc wiecie. U nas też nie dało się załatwić praktyk i miesiąc leżenia w domku, aby było, aby tylko papier podpisać jest. A, takie coś. Znaczy, u nas akurat praktyki były, nie? Tylko my mieliśmy praktyki na magazynie. Czaisz? No hit. Weźmy sobie śrubki, liczyli. Układali jakieś tam, wiesz, bezpieczniki. Nie? Fajne, fajne rzeczy. Dla informatyków, nie? Znaczy, dla informatyków, no. No ale nic, nie poradzisz, nie? Okej. No i dobra, i jademy dalej. A, więc kolejny w ogóle. 30 osoby, grafik, marketing, a więc tak mi się dało się uszyć? Aha, no to jak tak, to trochę ciężko wam cokolwiek załatwić, nie? To po co robić w ogóle praktyki w takim razie, nie? Do takich tych. Dali po prostu wam miesiąc wolnego albo coś. A tak to wiesz. Co to za praktyki, nie? Ej, sprosiłem sobie dzisiaj pole na odcinku, no i fajnie. Troszeczkę tu szybciej jak może wyjdzie, ale miało wszystko gotowe, nie? Siema, Raj, ty dałeś te... rejestrację na NH? Jakie rejestracje? Bo nie rozumiem. Nie jestem w temacie. Dawid Gamer, siema, dzięki za followka, witam serdecznie. A, więc to jest w miarka, no i elegancko, wiesz, jak to chodzi. Ale ty wiesz, jak mam grać w FSW 2, bo dopiero, bo nie daję rady. Mam kartę graficzną GTX 1050 Ti pewnie. Strasznie mnie laguje. No a jeżeli tak, to spróbuj zejść z ustawieniami graficznymi troszeczkę. Na niższe, dajesz tam to średnie. I powinno być w miarę okej wtedy, nie? Wiesz, farming też trochę się rozwija, jakby nie było. Powoli, powoli, ale jednak wymagania też rosną. Więc sprzęt też trzeba powoli gdzieś tam też niestety ale wymieniać, nie? Bo... No chcemy jednak rozwoju farminga, a potem narzekamy, że laguje, nie? I tu nie chodzi o optymalizację, ale po prostu wymagania się podnoszą, nie? Co by tu nie gadać jednak. Trzeba coś tam upgrade'ować jednak raz na jakiś czas. Dlatego też tyle osób wybiera konsolę, nie? Właśnie! Dzisiaj nie gadam z wami o tym jeszcze na streamku, ale pogadam potem. Bo robię ankiety dla was na YouTubie i na Facebooku. Odnośnie tego, jakimi graczami jesteście, czy PC, czy konsole. I ciekawostka jest taka, że... 1/3 graczy to konsolowcy, nie? I to się sprawdza i na YouTubie, i na Facebooku. Taka sama jest jakby, taki sam przyliścik, nie? Około 1/3 osób gra na konsoli. Więc... tutaj nie ma co gadać, że konsolowcy jest mała ilość osób, bo jest ich, no, aż 30-400%, nie? Tak szacuję mniej więcej. Więc jak widzicie, no konsolowcy to jednak... Dużo ich jest, dużo, nie? Dużo tych konsolowców jest. Także... Wiecie, to już nie jest tak kiedyś, nie? Że na konsoli grało, nie wiem, 15% osób, nie? Raczej teraz te konsole się bardzo mocno tam rozwinęły i ludzie konsole wybierają do farminga, nie? No ale wybierając konsolę do farminga, to nie licz się na mega dużo modów raczej, nie? Bo większość osób robi te mody tylko na PC-ki, bo jakieś robią konfiguracje nowe albo shadery i już jest problem z tym... Znaczy, shader nie taki graficzny, tylko shader taki... coś ala taki... Działanie skryptu jakby, nie? No, coś na zasadzie. No i potem to nie trybi, nie? Na konsoli, bo konsola musi mieć oryginalne shadery i skrypty z farminga, nie? Dlatego tak to działa. Że nie każdy się tam to robi. Ej, będzie belka? Chyba nie. A czy jeszcze bym tutaj pozbierał, ale dobra, słuchajcie. Zakończmy sobie znowu odcinek na tym polu. Dzięki serdeczne, że byliście. O, sorry. Ja sobie tak wyjdę. I słuchajcie, dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Ja spadam. Dzięki, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam. Pa, pa. A i widzimy się jutro, pamiętajcie. Cześć.